Minęła 19.30. Na Kompas Talk zaprasza Tomasz Słodki. Witam Państwa, poniedziałek 25 lutego 2013 roku. Dziś porozmawiamy o Strasburgu. Miasto położone w północno-wschodniej Francji, mieści się w nim Europejski Trybunał Praw Człowieka. Strasburg jest stolicą i głównym ośrodkiem gospodarczym Alzacji i Departamentu Dolny Ren. Oglądacie Kompas Talk. Nazwa zawiera człon Stras albo Stras, co świadczy o położeniu przy rzymskiej drodze bitej. Czy Strasburg powala swoją architekturą? O tym dziś w programie. Kompas.org.pl. A naszym gościem drugi raz w studiu jest Żaneta Czyżniewska. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, Strasburg czy Strasburg? To właśnie ta różnica wskazuje na to, że miasto znajduje się na pograniczu niemiecko-francuskim. Po francusku mówi się Strasburg, natomiast po niemiecku Strasburg, więc interpretacja po polsku jest dowolna. Dziennikarze mówią i tak, i tak, i tak po prostu. A częściej jest wybierana forma? Częściej w Polsce Strasburg. Jednak. Być może ze względu na, nie wiem, na sąsiedztwo niemieckie, być może na małą znajomość francuskiego po prostu w Polsce. No ja spędziłam w Strasburgu, no właśnie mówię w Strasburgu, tak, kilka miesięcy, byłam tam na studiach, na Erasmusie. No i to były wspaniałe miesiące. No właśnie, ten Erasmus jak wygląda? Wyjeżdżasz i co? I zaczyna się sielanka czy ciężka praca? No i konstruujesz sobie taki swój mikroświat, w którym musisz zorganizować sobie zajęcia, na jakie chcesz, na jakie musisz pójść, bo masz pewnie jakieś, masz przede wszystkim jakieś zobowiązania wobec uczelni, musisz zbierać punkty, by zaliczyć semestr po prostu. Wcześniej musisz sobie wybrać uczelnię w ogóle, na jaką chcesz pojechać. Ja wybrałam właśnie Strasburg. Tam jest jeden z pięciu ośrodków we Francji Sciences Politiques, czyli nauk politycznych. To jest jeden z takich no, nobliwych kierunków w ogóle we Francji, choćby paryską Sciences Po kończył Sarkozy. Ja trafiłam właśnie do Strasburga i nie żałuję, bo no, moje studia, jestem studentką europeistyki, utwierdziły mnie w przekonaniu, że jednak trafić do miasta, gdzie jest tyle instytucji europejskich, bo choćby Parlament Europejski, siedziba Rady Europy, Europejski Trybunał Praw Człowieka, to miejsce, w którym się odnajdę. Jak wyglądały Twoje dni tam? Ile to było dni? To było niespełna 6 miesięcy. Sporo, 180 dni. Tak, od jesieni, od wczesnej jesieni właściwie do późnej zimy. No i co, rano na zajęcia, w międzyczasie obowiązkowa przerwa, bo Francuzi są strasznie przywiązani do takiej, można powiedzieć jakby po hiszpańsku, siesty. Mhm. Od godziny 12 przez godzinę, albo czasami nawet przez dwie, absolutnie nie można niczego załatwić, bo każdy po prostu idzie na obiad. Wszelkie drzwi administracji, sklepów, wszystkiego po prostu są zamykane, bo każdy idzie na przerwę obiadową. No i potem kontynuuje swoje zajęcia. Praca czy szkoła trwa zazwyczaj nie więcej niż 8 godzin. Zajęcia na studiach pojedyncze trwają 2 godziny bez przerwy. Natomiast kończą się w maju, na przykład semestr zimowy kończy się bardzo wcześnie w grudniu, natomiast semestr letni bardzo wcześnie w maju, także trochę inaczej jak u nas. A wieczorami co można robić? Wieczorami można pójść do klubu oczywiście, albo można pójść do jednej z Resto U, czyli restauracji uniwersyteckiej, tam można się napić piwa. Kto by pomyślał, że w restauracjach uniwersyteckich można się napić piwa. Można pójść na tak zwaną, no to nie jest rodzaj pizzy, jednak co innego. Można pójść spróbować cudownego piwa albo wina produkowanego w Alzacji. No właśnie, o tym jeszcze porozmawiamy. Tymczasem oglądają Państwo Kompas Talk na żywo w internecie. Zapraszamy do odwiedzania strony www.kompas.pl, gdzie można wrzucić zdjęcia ze swojej podróży oraz obejrzeć inne zdjęcia i inne rozmowy z naszego programu. Zachęcam do odwiedzenia. Dobrze, rzućmy okiem na Twoje zdjęcia. Tak, to jest jedna z winnic. Kiedy byłam na Erasmusie, mieliśmy okazję wybrać się na wycieczkę Rue de Vin, czyli szlakiem winnym. Tam obserwowaliśmy w Alzacji wina. Grève générale, czyli strajk generalny. Co 3 tygodnie praktycznie we Francji, Francja strajkiem stoi po prostu, co 3 tygodnie komunikacja miejska, nauczyciele albo służba zdrowia po prostu strajkuje, nic nie jeździ przez jakiś czas. Marché de Noël, czyli jarmark świąteczny. Miałam okazję także spędzić święta w Strasburgu. Na jednym z głównych rynków, to wygląda podobnie jak u nas w Warszawie, można spróbować dań regionalnych, kupić ozdoby świąteczne w niedrogich cenach. No to ja i moja radość przy wejściu na taki właśnie rynek świąteczny. Wielu ludzi. Oglądacie Kompas Talk. Wielu ludzi?
wielu ludzi rzeczywiście odwiedza takie rynki, ale także wielu ludzi po prostu znajduje się w Strasburgu. To jest miasto typowo studenckie, także wielu młodych ludzi widać tam i słychać tam, w ogóle czuć po prostu pozytywną energię, kiedy się wjeżdża. Wielu ludzi przyjeżdża także degustować wina, bo jest tam dużo winiarni. Tak, to prawda. Pinot Gris to jest jeden z takich rodzajów wina, który na pewno musi być spróbowany, jeśli się jedzie do Francji. W trakcie Marché de Noël, czyli tego jarmarku świątecznego, na pewno warto spróbować Glühwein. I to też nie jest francuska nazwa, niby miasto francuskie, prawda? No ale właśnie na pograniczu Niemiec i Francji. Glühwein, czyli po prostu grzane wino z przyprawami. Można zwiedzić manufakturę, w której tworzy się wino? Właściciele zapraszają do odwiedzania takich miejsc? Oczywiście, być może nie w samym Strasburgu, ale wtedy, kiedy wybierzemy się na taką wycieczkę szlakiem winnym, gospodarze bardzo chętnie zapraszają. Za darmo można zobaczyć proces powstawania wina, no ale jednak na końcu warto coś kupić, jakąś butelkę. Nie jest to może tania sprawa, bo dużo taniej można kupić w supermarketach wino, natomiast na pewno to dobre wspomnienie, po prostu byłem w danej winiarni i kupiłem wino. Parlament Europejski w Strasburgu jest, także w Brukseli, ale w Strasburgu odbywają się również sesje plenarne? Przede wszystkim tak, przede wszystkim sesje plenarne i mało tego, każdy może tam wejść na tę sesję plenarną. Wystarczy wcześniej, odpowiednio wcześniej zjawić się w audytorium Bronisława Geremka. O. Tak, znane nazwisko. Tam trzeba się zarejestrować, jeśli jesteśmy obywatelami jednego z krajów Unii Europejskiej. Praktycznie wchodzimy automatycznie po pokazaniu dowodu. Jeśli nie, to tam trzeba zaprezentować jakiś dokument albo wizę czy paszport po prostu. I przechodzimy od razu praktycznie do miejsca, w którym możemy obserwować po prostu, co się dzieje na plenum. Ja akurat byłam 3 razy na sesji plenarnej, także chłonęłam praktycznie tę atmosferę tego, co dzieje się w Parlamencie Europejskim. Czuć tam serce Europy? Czy czuć serce Europy? Często zarzuca się czy parlamentowi, czy w ogóle instytucjom europejskim, że one są oderwane od świata, od życia. Na pewno jest to centrum administracyjne wspólnych spraw europejskich. Rzeczywiście widać, że eurodeputowanym, czy w ogóle pracownikom administracyjnym zależy na dobrym, profesjonalnym wykonaniu tych spraw. Także administracyjnie na pewno nie można niczego zarzucić. Żaneta Czyżniewska cały czas w naszym studiu. Oglądacie Kompas Talk na żywo w internecie. Zapraszamy na kompas.org.pl. No i do zobaczenia zdjęć właśnie Żanety. Rzućmy okiem na kolejne Twoje foty. Tak, to jest także rynek świąteczny. Tutaj iluminacja, która naprawdę robi ogromne wrażenie. No i tutaj smakołyki, jakie można nabyć na takim Marché de Noël. Najróżniejsze słodkości, czy to pierniki, wygląda to wszystko bajkowo. No i cóż, podobno w Parlamencie Europejskim nie można robić zdjęć, to zdjęcie zostało wykonane ukradkiem w czasie, kiedy parlament wizytował Ban Ki-moon, czyli przewodniczący ONZ. Kompas.org.pl, odsyłamy, Żaneta Czyżniewska w studiu. Co warto zobaczyć? Co warto zobaczyć? Na pewno katedrę Notre Dame de Strasbourg, czyli po prostu katedrę Najświętszej Maryi Panny w Strasburgu. Do końca XIX wieku, o ile się dobrze orientuję, to był najwyższy budynek sakralny w Europie. I robi do tej pory piorunujące wrażenie, króluje nad miastem i to na pewno widać go praktycznie z każdego zakątka, wcale nie stoi na żadnym wzgórzu. W środku jest na przykład zegar astronomiczny, wiele interesujących zabytków sakralnych. Na pewno warto także zobaczyć dzielnicę Petite France, czyli Mała Francja. Niegdyś, chyba w XVI czy XVII wieku, to były budynki szpitala zakaźnego, dlatego są wymalowane na biało, dla żołnierzy. To był szpital zakaźny dla żołnierzy, natomiast dziś to jest jedna z takich urokliwych dzielnic Strasburga. Wiele tam knajpek, lodziarni, na pewno fajnie spędzi tam czas. Centrum sklasyfikowane jest jako Światowe Dziedzictwo Ludzkości. Brzmi bardzo dumnie, tym bardziej, że tu otrzymało niewiele miast na świecie i zostało to sklasyfikowane przez UNESCO. Więc rzeczywiście robi to wrażenie samej nazwy, a jak się tam pojedzie, to rzeczywiście ta architektura powala? Zależy, kto czego szuka, bo jeśli ktoś szuka jakichś monumentalnych budynków,
takich, które zapierają dech w piersiach po prostu samym swoim ogromem i olbrzymem, to może niekoniecznie, bo tutaj wyróżnia się tylko katedra. Natomiast jeśli ktoś szuka takiej swojskiej atmosfery, kolorowych domków, pełnych ulic, pełnych kwiatów, to na pewno to wszystko znajdzie w Strasburgu. To dla malarzy może być fajna inspiracja na pewno, przechadzać się tymi uliczkami obojętnie, czy późną nocą, czy wczesnym rankiem o wschodzie słońca, na pewno warto i ja do tej pory wspomnieniami bardzo chętnie wracam tam. Na pewno warto zobaczyć nie tylko centrum miasta, ale także obrzeża, wszystko jest tam naprawdę piękne, warte zobaczenia. No to teraz o cenach. Ceny? No jak to ceny, jak to we Francji, jak to w... czyli trochę drożej. Nominalnie można porównać to do polskich cen, czyli tak jeden za jeden, tylko że my trochę mniej zarabiamy niż Francuzi. Mówimy 1 zł, 1 euro? Tak. Tak, czyli na przykład bagietkę można kupić, bagietkę, czyli coś, co jemy na śniadanie, tak? Albo rogala, czyli croissanta, możemy kupić za mniej więcej 1 euro. Sok kosztuje mniej więcej tyle samo. Kawa w knajpce kosztuje mniej, bo na przykład około 2 euro, czyli 8 zł mniej więcej w przeliczeniu, tak jak u nas. Natomiast studenci mają ogromne zniżki. I wyjście do opery dla studenta z taką odpowiednią kartą, carte culture, czyli kartą kulturalną, kulturową, kosztuje na przykład 3 euro. Wyjście do opery, do filharmonii, do kina. No to rzeczywiście, tak. 12 zł za taką wyprawę. Tak, i myślę, że naprawdę warto. Jeśli tam się pojedzie na studia, to będzie to przygoda życia. Tak samo kolacja albo obiad w restauracji uniwersyteckiej, to samo, ta sama cena, 3 euro. Noclegi? Noclegi, student albo w ogóle, po prostu najtańszy nocleg 10 euro w hostelu, czyli chyba niedrogo. Niedrogo. Tylko to jest na obrzeżach miasta, gdzieś przy granicy właśnie nad Renem praktycznie, czyli granica francusko-niemiecka. Oczywiście można automatycznie przejechać, jakby nie ma żadnego problemu, no jednak to jest daleko od centrum. Hotele bywają trochę droższe, no zależy też kto jakiego standardu szuka. Jeśli nie jesteśmy wymagający, a chcemy po prostu dobrze zwiedzić, po prostu tanio zwiedzić miasto, myślę, że ta suma 10 euro, a komunikacja jest bardzo dobra, więc jakby można bardzo łatwo się przemieścić gdziekolwiek. Do rozmowy wrócimy już za chwilę. Porozmawiamy m.in. o kuchni i o tym, czego warto spróbować w Strasburgu. No i co jeszcze można zobaczyć? Oglądacie Kompas Talk na żywo w internecie. Kompas.org.pl. No to wróćmy do tej kuchni w takim razie. Co tam jest takiego pysznego? Oj, wyjdzie na to, że ja w czasie tych studiów to tylko nic, tylko siedziałam i jadłam. To tak, najpierw co warto zjeść? To przede wszystkim znana w całej Francji, ale chyba w Alzacji przede wszystkim quiche. Czyli jest to takie ciasto, które w środku ma kapustę i na przykład owoce morza, najróżniejsze wariacje. Sama wersja wegetariańska jest? Także jest. Sama robiłam też coś takiego, jednak nie wyszło tak pysznie, jak spróbowana tam. No i cała Alzacja kapustą stoi. Wszędzie choucroute, czyli kapusta, kapusta czerwona, kapusta modra. Do każdego posiłku, do każdego mięsa właściwie dodaje się kapustę. I to jest rzeczywiście takie danie regionalne. Mięsa bywają trochę bardziej tłuste niż u nas, to na pewno. Cudowne piwo, jakie można spróbować. Najróżniejsze rodzaje przede wszystkim. Przede wszystkim blond. To jest takie jedno z piw, jakie być może warto spróbować. A jeśli ktoś jest tam na przykład amatorem wina, to Pinot Gris jest takim czołowym winem, najbardziej chyba znanym we Francji, w Alzacji. Ile kosztuje taka potrawa? Taka potrawa, czy to quiche, kosztuje około 5 euro, na pewno nie więcej. Natomiast piwo, o ile pamiętam, bo to już było jakiś czas temu, kosztuje 4 euro kufel półlitrowy. Wino jest oczywiście trochę droższe, bo to regionalne kosztuje 7-8 euro za butelkę. No dobrze, to na zakończenie naszej rozmowy mały kurs języka. Poproszę rachunek. L'addition, s'il vous plaît. Jeszcze raz? L'addition. L'addition? L'addition, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Okej, okay. A s'il vous plaît znaczy? Proszę, poproszę. Poproszę. L'addition to jest rachunek. Dziękuję bardzo, Żaneta Czyżniewska była moim gościem. Mam nadzieję, że jeszcze o niejednym mieście Francji porozmawiamy, bo ty bardzo lubisz Francję. Ja jestem frankofilką rzeczywiście i zakochana jestem we Francji, może chyba nawet wcześniej niż od tego Erasmusa, ale... Jakie miasto byś jeszcze poleciła? Na pewno Lyon. Też ze względu na kuchnię, może też trochę tłustą, ale jest tam na pewno pięknie. Paryż, no ale jeśli mówimy o Francji, to na pewno każdy wpada na to, żeby pojechać do Paryża, ale Lyon myślę, że jest wart na pewno zwiedzenia.
Dziękuję bardzo, Żaneta Czerniewska była moim i Państwa gościem. Zachęcam do oglądania Kompasu, do odwiedzania naszej strony www.kompas.org.pl. Ta rozmowa i wiele innych jest dostępna właśnie na naszej stronie internetowej. No dobrze, żegnamy się. Widzimy się już jutro o godzinie 19.30, bo codziennie o 19.30 na żywo nadajemy nasz Kompas Talk. Aha, gdyby chcieli Państwo wystąpić, to zapraszam. Kompas Talk, @kompas.org.pl. Do zobaczenia.